Gość dnia. Edyta Szewczyk, witam Państwa w audycji Gość dnia, a moim dzisiejszym gościem w studio Katolickiego Radia Diecezji Płockiej jest pan Zdzisław Piotrowski z Towarzystwa Patriotycznego Fundacja Jana Pietrzaka. Witam pana bardzo serdecznie. Dzień dobry pani. Powiedzmy o samym towarzystwie. Czym się zajmuje, kiedy powstało i w jakim celu? No, Towarzystwo Patriotyczne to jest taki autorski pomysł pana Jana Pietrzaka, który jak my go zaszufladkowaliśmy jako satyryka, a on jest wybitnym historykiem, zna historię. Jest, no, satyrykiem świetnym też, tak, jest niewątpliwie, tak, tak. Znany z kabaretu Pod Egidą między innymi. Tak, no i on jako patriota wymyślił kilka lat temu, że tak pomyślał, bo w rozmowie z nim, bo znam go osobiście, bywałem u niego w domu, to mówi, no my jesteśmy takim narodem, że uwielbiamy martyrologię, bo właściwie to groby naszych bohaterów się rozsiane na całej kuli ziemskiej. Ja kiedyś sprawdzałem, to nawet Polacy brali udział w wojnie na Pacyfiku, tylko oczywiście w barwach amerykańskich i w Australii. Już nie mówię o wcześniejszych czasach, kiedy tutaj Tadeusz Kościuszko i Puławski walczyli o wolność Stanów Zjednoczonych, a my, jeśli historycy, eksperci orzekli, światowi eksperci, że ta bitwa warszawska w 1920 roku była 18. najważniejszą bitwą w historii nowożytnego świata. Także to jest, no, olbrzymi sukces i nie, my nie mamy żadnej pamiątki. Tak się złożyło niestety, że ten okres międzywojenny, dwudziestolecie, to krótko trwał. Co prawda powstało kilka takich namiastek Łuku Triumfalnego, ale z prawdziwego zdarzenia Łuku Triumfalnego nie było, a chcę powiedzieć, że Warszawa jako miasto jest miastem bohaterskim, już nie mówię o 20 roku, ale i powstanie warszawskie, także to się należy. No i pan Jan się... I towarzystwo po to powstało, żeby te wydarzenia z 1920 roku upamiętnić godnie? Tak, żeby godnie upamiętnić, dlatego że młode pokolenie teraz, no, niezbyt garnie się do tych spraw historycznych. Wiadomo, żyjemy teraz w kapitalizmie, każdy myśli, jak przeżyć od rana do wieczora, a tutaj jest taka sytuacja, że jednak ten patriotyzm jest bardzo nam potrzebny i chcę tutaj zaznaczyć, że 25 lat mamy po tej polskiej pierestrojce, jeśli tak można takiego sformułowania użyć. Po upadku komunizmu. Bo to jest, ja uważam, że ten komunizm to specjalnie nie upadł. Komunizm może upadł, ale komuniści się wzbogacili. To takie moje zdanie i jeśli pani pozwoli, bardzo szybko powiem dlaczego. W czasach PRL-u ja miałem samochód Volkswagen K70, który kosztował, no, parę procent mniej jak samochód Urbana, Jerzego Urbana. On miał Fiata Mira. No to pan był gość. Fiata Mirafiori. Teraz za samochód pana czy towarzysza Urbana ja mógłbym kupić 100 samochodów, które mam. Fiata 600. Czyli jak się zmieniło. W ogóle komuniści nic na tym nie stracili. Ale to taka dygresja. Taka dywagacja na inną audycję. I tutaj pan Jan powołał Towarzystwo Patriotyczne, tam jest 30... Dawno? Kiedy powstało towarzystwo? To powstało 4 lata temu. Jeśli państwo pozwolą, ja trochę mam taką ściągawkę, bo już nie mam takiej pamięci. I tutaj jest 35 osób w tej organizacji, w tym towarzystwie i między innymi chcę powiedzieć, że są tacy przedstawiciele, jak no oczywiście... Jakieś znane nazwiska oprócz pana Jana Pietrzaka? Tak, tak. No więc już w tej chwili powiem sekundkę, jak znajdę. No więc jest pan profesor Żarin, jest pan Zdzisław Krasnodębski, jest profesor Niziński, profesor Nowak, Marcin Wolski, Maciej Świrski, profesor Andrzej Zybertowicz, Rafał Ziemkiewicz z Gazety Polskiej, profesor Piotr Gliński, nawet jest jeden Ciechanowianin, Arkadiusz Gołębiowski, taki... Gołębiewski. Gołębiewski, tak, reżyser filmowy. No jest oczywiście według mnie najlepszy pisarz obecnej doby, pan Waldemar
Łysiak, jest redaktor Naczelnej Gazety Polskiej, pan Tomasz Sakiewicz, tak jest dużo, dużo. Jest również pani Ewa Dałkowska, aktorka. Także to jest takie szczytne grono, tylko że ja mówię, że do wszystkiego jest potrzebne pieniądze. Mhm. No właśnie, waszą ideą fix i głównym waszym celem jest wybudowanie łuku triumfalnego, który będzie upamiętniał cud nad Wisłą, bitwę warszawską 1920 roku, ale zanim przejdziemy do tego łuku triumfalnego, ja bym chciała porozmawiać o akcjach i o wydarzeniach, które już organizujecie, które już się dzieją, między innymi koncert niepodległościowy, w trakcie którego nastąpiła gala wręczenia nagród, żeby Polska była Polską. Tak. Państwo na pewno znają taką piosenkę pana Jana Pietrzaka, jak śpiewał właśnie ten tekst, żeby Polska była Polską. Cóż to jest na nagroda, cóż to jest za nagroda, żeby Polska była Polską? Komu ona jest przyznawana? Więc to są takie nagrody, takie plakietki, to są plakietki ufundowane właśnie przez towarzystwo. Nie pamiętam już, kto jest autorem, który grafik, ale to są taka metaloplastyka. Za co one są przyznawane? To są przyznawane ludziom, którzy, no, ja tak uogólnię, którzy są wybitnymi patriotami polskimi, którzy mają nieskazitelny życiorys i którzy tej promują, pomagają temu towarzystwu. Bo po to, żeby wybudować taki łuk, to potrzebne jest wiele milionów złotych. A ja... A kto tą nagrodę otrzymał na przykład w ubiegłym roku, w 2015 roku? Ja byłem na tej gali. W tej chwili musiałbym sięgnąć do internetu, bo w internecie jest, ale, między innymi obecnymi na tej gali był pan Jarosław Kaczyński, pan Antoni Maciarewicz i wielu profesorów. I te nagrody, no chyba bodajże Ewa Dałkowska też otrzymała. Wcześniej chyba pan były przewodniczący Solidarności Śniadek. Także wiele, wiele osób. Bodajże reżyser Krause. Ale takie szczegółowe wiadomości to można w internetowej stronie towarzystwa tam odczytać. W każdym razie ostatnia taka gala odbyła się w sali, to jest Uniwersytet kardynała Stefana Wyszyńskiego. No i tam właśnie na tej sali był koncert, między innymi występowało dużo, było Mazowsze, był zespół Lombard, oczywiście jak zwykle pan Marcin Wolski, wielu, wielu takich wybitnych przedstawicieli naszej kultury. Powiedział pan, że wybitnym patriotom zostaje przyznawana ta nagroda, żeby Polska była Polską. Czym się wyróżnia w dzisiejszych czasach wybitny patriota? Kto to jest? Więc to jest, ja też się kilka razy zastanawiałem na ten temat, zastanawiali się również i wybitni historycy. Mi się zdaje, że patriotyzm to jest miłość do własnej ojczyzny. Bo to może być patriotyzm lokalny, prawda, że no, kochamy to miasto, może być patriotyzm, powiedzmy, już w szerszym tego słowa znaczeniu, ale to jest taka miłość do ojczyzny. No i patriota to jest człowiek, który nigdy nie zdradzi Polski. I tutaj ja uważam, że trudno ocenić, ale właśnie to są ludzie, z tym, że ja tak wymyśliłem taki slogan, że polski patriota nie jest wredny, ale za to jest bardzo biedny. I tutaj, gdybyśmy byli bogaci, to byśmy już dawno mieli postawiony ten łuk triumfalny, ale trzeba żebrać, że tak powiem. Ja osobiście biorę udział już od kilku lat w rozprowadzaniu cegiełek, między innymi na takich okolicznościowych galach, koncertach, tak jak pani wymieniła, w ubiegłym roku to było na bodajże 3 maja na Placu Zamkowym, pod takim ogólnym tytułem Poloneza czas zacząć. No i tam mi się udało rozprowadzić cegiełek za 3800 zł. Mhm. Później, tak. To ja się zatrzymam na chwilę przy tej imprezie. 3 maja na Placu Zamkowym w Warszawie został przez kilka tysięcy osób odtańczony polonez. Tak. Część osób była przebrana w stroje z epoki, w strojach Księstwa Warszawskiego. Był zespół pieśni i tańca Szkoły Głównej Handlowej, był zespół Kasztelanka z Sierpca w strojach kontuszowych. I to już jest taka
Tradycja. To jest taka impreza, którą wy staracie się co roku organizować jako Towarzystwo Patriotyczne. 3 maja się zbliża, już za kilka tygodni. Czy w tym roku również polonez zostanie na Placu Zamkowym odtańczony? No więc akurat tak się złożyło, że wczoraj miałem telefon od pani sekretarz tego towarzystwa, pani Kasi Witkowskiej, że już zasygnalizowała, że 3 maja będzie taka uroczystość, tylko że jak zwykle przy obecnych władzach Warszawy musimy się, że tak powiem w cudzysłowie, po sportowemu boksować, gdzie to ma być. I trudno jest uzyskać zgodę w takim centralnym miejscu, jak na przykład Plac Zamkowy, ale do tej pory jeszcze nie ma decyzji, gdzie to będzie. Będzie na pewno. No teraz należy się modlić, żeby była taka pogoda, jak była w ubiegłym roku, bo chcę pani powiedzieć, że w ogóle ja byłem zaszokowany. Tysiące ludzi przychodziły, mamy z dzieckiem na ręku, babcie. I tutaj chcę powiedzieć, że jak rozprowadzałem te cegiełki, to najwięcej cegiełek kupowały panie. To też taki apel, żeby i mężczyźni się poczuli, że trzeba tę cegiełkę kupić. A jak mieszkańcy Warszawy odbierali to, co się dzieje na Placu Zamkowym? Jak odbierali tego poloneza, to wydarzenie i tą ideę budowy Łuku Triumfalnego? Tak, no jak zwykle tam, jak wiemy, pan Pietrzak ma taką fantastyczną zdolność, talent, że umie porwać ludzi. I on jest tak wspaniałym artystą estradowym, że jak tylko ruszyły, tak jak pani wymieniła, te zespoły, które były przygotowane w ładnych strojach, to się przyłączali wszyscy ludzie i w ogóle ten kordon krążył tam wokół kilkanaście minut. Atmosfera była taka piknikowa i jeszcze ja poprosiłem pana Jana, żeby znalazł czasu, żeby autografy składał na tych. To jak już po tym powiedział, to przychodzi ludzie i te autografy, także spontanicznie, bardzo spontanicznie przyjęto to, a jeszcze bardziej, jeśli można przejść do następnego takiego wydarzenia, jakie było bodajże w sierpniu, to już było na rynku Nowego Miasta, gdzie tam też usytuowana była piękna scena. I też był koncert. Koncert Niech Żyje Polska, tak. Z okazji 95. rocznicy Bitwy Warszawskiej. Tak, tak. No i tam, jak żeśmy przyjechali z Ciechanowa, bo ja byłem z moim przyjacielem, takim panem profesorem Sobotko, to od razu nas rozpoznał pan Pietrzak, przywitał się, no i mówi, że będzie niespodzianka. Ja z kolei od pani sekretarz, pani Witkowskiej słyszałem, że ma być przebrany pan Zelnik za Piłsudskiego. Mm-hmm. I rzeczywiście pan Zelnik był tak pięknie ucharakteryzowany, że no ja nie widziałem nigdy żywego Piłsudskiego, ale tak sobie właśnie wyobrażałem. No ale okazuje się, gdzieś po godzinie tego koncertu, może półtorej, dwie limuzyny podjeżdżają, no i wysiada pan prezydent Andrzej Duda. To był taki aplauz, że w ogóle nie można było koncertu prowadzić. Andrzej, tak? I pan Pietrzak zaprosił na scenę, ale pan prezydent odmówił, mówi, że on tu woli usiąść. No i tam co najmniej godziny był w ogóle, bo tam są wokół bloki mieszkalne, okna pootwierane, taki happening był, na jakim ja jeszcze nigdy nie byłem. I tam, przepraszam, dokończę. I tam mi się udało rozprowadzić cegiełki za 8900 zł, czyli to rekord taki był. To piękny wynik. No to przejdźmy już do tego głównego tematu dzisiejszej rozmowy. Za 4 lata przypada 100. rocznica Bitwy Warszawskiej, jednej z najważniejszych bitew w naszej historii, jak pan już wcześniej wspomniał, tak zwany cud nad Wisłą, który zdecydował o losach ludzkości. Dlaczego ta bitwa tak ogromne dla nas miała znaczenie? No tutaj nie można uciec od polityki. Ja myślę, że jak w tym przysłowiu, nigdy Polak i Rusek nie będzie bratem. Tutaj chcę powiedzieć, że jednak ta inwazja wschodnia, począwszy już od wcześniejszych czasów Dżingis Khana, czyli XI-XII wiek, jednak Rosjanie, pomimo że mają największe terytorium na świecie, bo tam jest ponad 20, teraz może mniej jak 20 milionów, czyli niech oni zaludnią to, co mają,
a nie po prostu nie prowadzą jakiejś ekspansji na inne narody. Przecież oni cały XX wiek walczyli, żeby powiększać swoje terytorium. Początkowo po II wojnie światowej udało im się wcielić pół Europy, kraje zakaukaskie i tak dalej, i tak dalej. Teraz wiadomo, że jeszcze trwa spór taki o te Wyspy Kurylskie, prawda, które od początku były japońskie. I tutaj ta... My przecież byliśmy dopiero po odzyskaniu niepodległości. Czyli przez 123 lata nie było Polski. I nie wiem, to chyba ten cud to był pierwszy, że Pan Bóg obdarzył nam marszałkiem, polskim marszałkiem. Zesłał nam marszałka Piłsudskiego. Ta, marszałka Piłsudskiego. I kunszt taki pana marszałka Piłsudskiego był tak olbrzymi, bo nikt nie przypuszczał, że horda taka tatarsko-rosyjska... Że Piłsudski zatrzyma ten taran, ta, który szedł jak taran. Nie wierzyli w to, bo w tej chwili już to częściowo odtajnione protokoły różnych dyplomatyczne i francuskie, angielskie, to jest niemożliwe. I był taki ciąg na Europę Zachodnią, że Lenin ze swoimi, powiedzmy, generałami powiedział, że oni muszą dojść do... Związek Radziecki ma być do Atlantyku, czyli nie byłoby i Niemiec, nie byłoby Francji, prawdopodobnie nie byłoby Anglii. I taka mała Polska, która była, jeśli chodzi o armię, to była w tak trudnej sytuacji, że tak, za czasów zaborów, dużo to część Polaków służyła w armii austriackiej, część w pruskiej, część w rosyjskiej i później zebrać to i walczyć to jest bardzo trudno, bo nawet znam takie przykłady, że amunicja do broni, mieliśmy na przykład broń czeską, a amunicja była francuska, nie pasowała i nikt nie wierzył w to zwycięstwo i tutaj to chyba palec Boży był. I zresztą tak to zostało, że tak powiem, ochrzczone, cud nad Wisło, że myśmy wgrali. Ale tutaj chcę wtrącić taki mały, lokalny patriotyzm. Jednym z takich czynników mało znanych w Ciechanowie było to, że armia, bo tak było, były tak zwane dwa fronty. Jeden front Tuchaczewskiego szedł od Moskwy na północ, czyli na Warszawę. My wtedy jeszcze mieliśmy Lwów Polski. A Budionny i Stalin i Jegorow chcieli zdobyć koniecznie Lwów, bo to było takie jedno z ważniejszych polskich miast. I z uwagi na to, że Tuchaczewski myślał, że on z marszu zdobędzie Warszawę, bo oni też mieli dobry wywiad i wiedzieli, że nasza armia jest w rozsypce, jeszcze nie zdążyliśmy się zmobilizować. I główna radiostacja była w Ciechanowie. Prawdopodobnie to było obok cukrowni, bo nawet pan profesor Nowik... Rosyjska radiostacja. Rosyjska, tak. I oni, jak Tuchaczewski napotkał na tak olbrzymi opór, bo nawet Radzymina nie mógł zdobyć, że jak zdobył, to potem musiał nasi odbili. I on chciał wysłać wiadomość, żeby ci odstąpili od zdobywania Lwowa, czyli Stalin, Jegorow i Budionny. I żeby mu tu pomogli. Ta, ale nie mogli wysłać, bo mieli lokalne radiostacje za mały zasięg. Mm-hmm. A nasi tutaj ułani tą radiostację zniszczyli. I nawet widziałem program z takim historykiem Sikorskim, który prowadzi w telewizji, że był tutaj na tym miejscu, tylko że szukają teraz świadków, gdzie ta radiostacja była. Czyli, że ten Ciechanów też jakiś tam miał mały wkład w to, że to się nie udało. No i okazuje się, że jak to była wśród tych generałów, że jak dostał Stalin rozkaz, żeby przyjść na odsiecz do tutaj Tuchaczewskiemu, to opóźnił to, bo powiedział, że on chce najpierw zdobyć Lwów. No wiadomo. I tutaj się okazało, że ten manewr z nadwieprza pana marszałka był tak doskonały, że odbiliśmy. Później nie było co zbierać. Nie było. Niezwykle ważne wydarzenia w naszej historii. No i właśnie Towarzystwo Patriotyczne chce na cześć tych wydarzeń powstawić łuk triumfalny.
Łuk, który miałby stanąć za 4 lata w setną rocznicę Bitwy Warszawskiej. Tak. Trwa sprzedaż cegiełek. Cegiełki, ja tylko zdradzę Państwu, od 50 do 1000 zł w różnych kwotach. Ile potrzebujecie generalnie pieniędzy, żeby łuk powstał i czy już wiadomo, gdzie on miałby stanąć? Więc to na razie nie wiemy, ile ma kosztować. Nawet pan Pierszak nie wie, bo to zależy od lokalizacji. A z uwagi na to, że niezbyt przychylne władze Warszawy są odnośnie tej budowy, no były przychylne, jeśli się budowało tęczę, wiadomo jako, a tutaj w dalszym ciągu już od kilku lat trwają przepychanki, bo no wiadomo, obecna władza chce, żeby ten łuk, pomnik stanął gdzieś na obrzeżach. Mhm. Ja uważam, że takie łuki powinny stanąć w centrum miasta, dlatego że skoro przyjeżdżają turyści, to nikt nie będzie z turystów wsiadał w autobus i jechał do Łomianek czy gdzieś tam na wschód Warszawy 20 czy 30 czy godzinę, żeby to zobaczyć. To musi być w centrum. Mamy takie miejsce w okolicy placu Saskiego i placu Piłsudskiego, gdzie to się bardzo łatwo można zmienić. Tylko teraz od tego, gdzie będzie lokalizacja, będzie zależało, jaki to będzie miał wymiar. Czy to będzie, powiedzmy, 10, 20, 50 czy więcej metrów. I my nie jesteśmy w stanie powiedzieć. W każdym razie są nawet takie propozycje, bo nie można rozpisać jeszcze konkursu na projekt, dlatego że nie ma lokalizacji. Mhm. No, z takich fragmentów dyskusji to wiem, że nawet jest taka propozycja, żeby ten łuk był przez Wisłę. Czyli to było olbrzymie. Mhm. No, są jeszcze inne propozycje. Ale miałby wtedy funkcję użytkową? Można było przejść po nim jak po moście? Czy... Prawdopodobnie tak by mogło być, ale to byłyby olbrzymie koszty. Znamy, jak to jest w tej wojnie polsko-polskiej. Ja mam takie... No, budowa mostu to jest zupełnie coś innego rzędu koszty niż budowa pomnika. Tak. Z tym, że jeszcze powiem taką rzecz, że zbytnim optymistą chyba był pan Jan Pietrzak, że chce to wybudować w ciągu 4 lat, bo chcę przypomnieć państwu, że ten najsłynniejszy w naszej ocenie paryski łuk? Paryski łuk, na którym widnieje bodajże 7 nazwisk polskich i 5 miast polskich. Miejscowości. Tak, to on był... Sarnowa Góra chyba nieodległa, wydaje mi się, że jest, czy nie? Nie. Nie. Jest Ostrołęka, jest Pułtusk. A, Pułtusk. Tak. Pułtusk. I jest taka sytuacja, że ten słynny łuk triumfalny paryski zaczęto budować w 1806 roku, a skończono w 1836, czyli 30 lat. I ja myślę, że dobrze będzie, to może jeśli... na 120 rocznicę. Nie, ja myślę tak, że jakby kamień węgielny położyć w roku właśnie tym 2020, mm-hmm. ale już żeby było rozstrzygnięte, żeby były pieniądze, bo to będzie żeby przecież, było wiadomo, jak łuk będzie żeby jak będzie wyglądał. Bo nie wiadomo, on nie będzie na wzór tego paryskiego łuku triumfalnego. Pan Jan Pietrzak właśnie sugerował w rozmowie z nim, że on by chciał, żeby to był taki polski, bo tak, mamy wybitnych artystów plastyków, rzeźbiarzy, którzy zasłynęli nie tylko w Polsce, ale na całym świecie. Ja na przykład zasugerowałem, skoro mamy pokłady miedzi, a miedź jest jednym ze składników brązu, żeby to wybudować w takiej technice, powiedzmy, drzwi gnieździeńskie są tak w taką metaloplastykę, mhm. i żeby to miało wymiar olbrzymi, taki, żeby z daleka to było widać, żeby to zasługowało na to 18 najsłynniejszą wojnę jako w nowożytnej świecie się odbyła. Mhm. Jak to będzie, to prawdopodobnie w tym roku to już zostanie rozstrzygnięte, bo lokalizacja będzie znana w tym roku jeszcze. Tak, myślę, że będzie znana w tym roku, bo mamy dobrego, że tak powiem, tak człowieka, który nam pomoże w postaci pana prezydenta, bo jest za tym, żeby to coś takiego było, no to było to oprócz tradycji, to byłaby atrakcja turystyczna, prawda? Mm-hmm. Tym bardziej, że jeśli powiem, że w wielu miastach w Europie jest po kilka tych łuków. Nawet jeśli pani pozwoli, to chcę powiedzieć, że w jednym z miast bodajże w Budapeszcie jest taki
jest taki łuk triumfalny poświęcony wizycie księżnej bodajże Marii Teresy. Postawili. No, odwiedziła Budapeszt i na pamiątkę tego wydarzenia. Na pamiątkę postawiono. Mm-hmm. Tak. Sprzedaż cegiełek właśnie na rzecz budowy łuku triumfalnego trwa. Czy może pan zdradzić, kto już tą budowę wsparł? No chcę powiedzieć, że jeśli chodzi o Ciechanów, to niestety mam przykre takie doświadczenie, bo Ciechanów leży bardzo blisko Warszawy. To jest Warszawa jest stolicą Polski, czyli i naszą stolicą. W linii prostej, jak kiedyś wymierzyłem, to jest 70 kilometrów do Warszawy. Przepraszam. Także, a poza tym z mojego środowiska, z moich znajomych rodziny, to kilkaset osób mieszka w Warszawie, licząc rodziny, to jest kilka tysięcy. I jeśli chcę powiedzieć, ja prowadzę taką listę Ciechanowian, którzy zakupili, bo jedną z wersji tego łuku to ma być tak, że żeby upamiętnić wszystkich darczyńców, co kupili. Każdego nazwisko pojawiłoby się na tym łuku. I tutaj ja właśnie taką listę prowadzę. No i ile pan ma osób na tej liście w tej aż chwili? Aż przykro się przyznać, 20 kilka. Mhm. 20 kilka, tu mam więcej, bo i z Warszawy są, ale z takich ludzi, no w imienie fantastycznego księdza Eugeniusza Graczyka, wicestarostę pana Andrzeja Pawłowskiego, no są jeszcze państwo blicharscy, pani sędziska, która jest jedyną w tej chwili z żyjących osób, tych Sybiraków zesłanych. Także Witold Suski, Janusz Kącki, Marek Śmigielski z takich działaczy, ale to wszystko jest za mało. Ale myślę, że to dlatego, że nie zostało rozpropagowane że ta audycja może się przyczynić. W związku z tym pana wizyta dzisiejsza w studio Katolickiego Radia Diecezji Płockiej. Ja jeszcze państwu tylko pragnę powiedzieć, że wszelkie informacje na temat właśnie cegiełek, na temat budowy łuku triumfalnego są dostępne na stronie internetowej Towarzystwa Patriotycznego, a także na osobnej podstronie www.łuktriumfalny1920.pl. Oczywiście bez polskich znaków. Można się też bezpośrednio do pana Zdzisława Piotrowskiego zgłaszać. I pan Zdzisław też takie cegiełki ma i je z chęcią sprzedaje i z uśmiechem. Także polecamy państwu tą inicjatywę i zachęcamy oczywiście do wsparcia budowy tego jakże fantastycznego pomnika. Bardzo dziękuję za dzisiejszą wizytę. Przypomnę, że moim i państwa gościem w dzisiejszej audycji Goźnia był pan Zdzisław Piotrowski z Towarzystwa Patriotycznego Fundacja Jana Pietrzaka. Dziękuję panu bardzo serdecznie. Ja również dziękuję pani, dziękuję pan księdzu dyrektorowi, że zgodził się na taką sesję, bo na pewno to pomoże rozprowadzić, a państwa zachęcam, ja jestem emerytem, do dyspozycji jest, nawet mogę dowieźć taką cegiełkę do domu. I trzymam kciuki za powodzenie tej akcji. Dziękuję raz jeszcze. Dziękuję. Powtórka naszej rozmowy dzisiaj o godzinie 22:30. Natomiast na ostatnią w tym tygodniu audycję Gość Dnia zapraszam państwa jutro tradycyjnie o 13:10 i zdradzę, że moim i państwa gościem będzie niezwykły leśniczy sportowiec, który przebiegł w tym roku zamarznięte jezioro Bajkał. Będzie opowiadał o tym między innymi niezwykłym osiągnięciu. Zachęcam państwa do słuchania audycji Gość Dnia. Do usłyszenia, Edyta Szewczyk.